dość tych przesyconych testosteronem męskich minifigurek. Dajmy też szansę kobietkom. Dlatego dzisiaj Was zapraszam na 19. serię Playmobilowych minifigurek dla dziewczyn. Cześć! Witam Was, moje fany, w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś znów Playmobil. Playmobil, za którym ja, jeżeli chodzi o minifigurki, przepadam. Gorzej z konstrukcjami i gorzej też z Wami, bo Wy to w ogóle Playmobile jakoś tak średnio podchodzicie, a ja Was cały czas próbuję przekonać. No i minifigurki, seria 19, jeżeli się nie mylę, to jest to najnowsza seria, ale mogę się mylić, przy czym jak kupowałem, to była najnowsza seria, a ja już jakiś czas temu to kupiłem, także nie wiem, jak się dzisiaj, może już jakaś wyszła. Jest tu kilka ciekawych postaci, które po prostu zwróciły na mnie swoją uwagę. Chociażby tutaj ta Stalker Girl, czy ta piratka. No zobaczymy, co mi się trafi. Mam nadzieję, że coś fajniejszego, ponieważ no też kupowałem to na internecie, jakby opcji wymacania nie miałem. A i pytanie, czy to się w ogóle da wymacać tak jak Lego? Wydaje mi się, że tak, bo tu czuję elementy. Czuję. No, wydaje mi się, że dałoby się to wymacać. Czy będę robił poradniki macania? Raczej nie, moi drodzy. Raczej nie będę robił, ale zobaczymy. Wszystko pokażę. Gdybyście bardziej lubili Playmobil, to pewnie bym na stówę zrobił, a tak to pod wielkim znakiem zapytania jest poradnik macania, moi drodzy. Czy to jest piratka? To jest chyba piratka. To jest chyba piratka. Tak jest. To będzie, moi drodzy, piratka. Nie trafiłem źle. Nawet bardzo dobrze. No bo kilka w top tu jest. Ulotka niestety chyba jest pierwszą z tych w top, bo jest chyba mniejsza niż była dotychczas. Chociaż czekajcie, akurat zupełnym przypadkiem mam tu niedawno z poprzedniego openingu. Nie, taka sama, aczkolwiek to jest 16. Dobra, taka sama w takim razie. Uloteczka była z 16 serii. No i mamy tutaj, ale mamy wielki minus, no bo spójrzcie, tutaj postaćki mamy tak bardzo mały sposób wymienione. Przedtem były takie duże, a teraz taki mały sposób. Na szczęście mam kamerę specjalistyczną, na której będzie wszystko ładnie, pięknie, duże, widoczne. Policjantka na pewno jest figurką, której bym osobiście nie chciał, no bo policjantów wszędzie, chyba w każdej serii jest zbyt dużo. Tutaj jest taka kobitka, widzimy, z jakimś tym, co wiecie, co wodę wykrywa, taki trójkącik na szyi. Nie no, żart, to jest chyba iPod, nie, a to są chyba słuchawki. Chociaż nie mam pojęcia, to jest jakaś pani w ciąży, to by były słuchawki. Wybaczcie, nigdy nie byłem w ciąży, więc nie do końca wiem, ale ciekawa figurka w ogóle co do zasady z tym brzuchem. Pani akrobatka z hula chłopem, no okej. Tutaj pani afroamerykanka, też spoko, z telefonem i tym, no mam nadzieję, że to nie kradzione jest, tylko że to jest jej. Jest i pani azjatka z dziwną twarzą, w sensie tutaj wygląda twarz lepiej, ale spójrzcie, bo ona tu wygląda taka totalnie żółta jest. Ej, serio, Playmobil chyba nie ma żadnych w ogóle, wiecie, tutaj limitów. Żółty to żółty, tak? A nie, że jakieś tutaj uproszczenia. Mamy panią wiolonczelistkę, też całkiem spoko wygląda, ale ja ten instrument podobny miałem właśnie, o, to pamiętacie, w tym typie mi się trafił, więc w sumie fajnym byliby duetem, no ale jako, że mam taki instrument, to średnio. Pani czarodziejka, też ok, aczkolwiek też mam już jedną figurkę czarodziejki, aczkolwiek można by wtedy zrobić loże czarodziejek. Jest i piratka, która co prawda chyba wygląda trochę zbyt grzecznie, zbyt dziewczyńsko, tak młodzieńczo, ale zobaczymy po złożeniu. Jest i pani pilotka, ona wygląda spoko. Jest pani tutaj siłowniczka z dwoma hantlami, trochę mało, słabo, jeżeli chodzi o te dodatki, w sensie mogły być większe te hantle. Ta kobieta jest zdecydowanie najlepsza. No to jest taki Fallout, to jest taki w ogóle stalker. No ją bym chciał najbardziej, to zdecydowanie. Jeszcze tutaj z tą maszyną, nie wiem, jakiś dron, co to jest, jakieś, wiecie, latające. Księżniczka też spoko, pewnie będzie łatwo wmacać przez te nogi. Niemniej, no tutaj faktycznie seria jest taka ale z figurek, które na pewno są the best, no to pani stalker, pirat, która mi się udała, wróżka, generalnie ta dolna linia poza panią z siłowni jest ok. Tu bym zamienił panią siłowni z wiolonczelistką. Wtedy górna linia do skreślenia, dolna bardzo dobra. Natomiast bardzo niedobre jest to, że takie małe te postaci. To powinno to być jednak na całą kartkę. To było lepsze. No przecież kurczę, tutaj po co dwa razy? Bo de facto to jest dubl tego i tu i tego. No przecież chyba każdy tam jakoś wie, jak to złożyć. Dobra, no właśnie, nie wiem, jak to złożyć. Czekajcie. Chociaż przecież składałem już te figurki nie raz, a cały czas jeszcze potrzebuję, widzicie, spojrzeć, jak to się kurczę zkłada. Tak jest, to się zkłada w ten sposób. I teraz tak, pamiętam, że to jest teraz podchwytliwe, że musimy najpierw chyba łapy umieścić tu, a później dopiero to wziąć w dół, jeżeli już mam tak rymować. Czekajcie, no bo chyba to było tak, nie? I to nam weszło teraz we. Wiecie, bo weszło i wyszło w międzyczasie. Coś jest nie tak.
Wchodź, come on! 2 weeks later. Dobra, mamy to, aczkolwiek nie, nie jestem... Nie, no dobra, siadło, moi drodzy. Tutaj jeszcze na szable. To mnie trochę zawodzi, bo to bardzo łatwo, czekajcie, spada, aczkolwiek spada ta szpada. No nie, tu się da tak wziąć, ale i tak w zabawie myślę, że bardzo łatwo możemy ją strącić, bo jeszcze wam pokażę, to jest taki system, czyli wkładamy w to grubsze, schodzimy na węższe, ale ja i tak boję się, że tu w zabawie może się... To jest element, który po prostu może się naprawdę w bardzo łatwy sposób zgubić i to tak na amen, no bo wiecie. No i też blokuje to trochę tą łapę, że on cały czas będzie musiał być w górze albo z tyłu. To jest trochę słabe, aczkolwiek no oczywiście chyba nie dało się tego w żaden inny sposób jakby załatwić. Dodatkowo jak dodam do tego ten miecz, to już w ogóle ona musi non stop chodzi z tą mapą tak prosto, to zły znak, ale to wiecie, niemieckie klocki, więc jakby tutaj chyba nie widzą w tym złego. Tutaj włoski, całkiem spoko. No i tak jak mówię, no tutaj te piegi na twarzy, czekajcie, włoski to jest zawsze problem z Playmobilami, żeby je tutaj usadowić dobrze. To nie są jednak Lego, gdzie te włoski wchodzą nam w 3 sekundy. 2 weeks later. Dobra, i już. I mamy jeszcze tutaj jeden pistolet, ale on wchodzi nam po prostu do rąk. No i przyjrzyjmy się teraz tej postaci, jakże ciekawej. Tak jak mówię, troszkę mi tutaj przeszkadza to, że faktycznie jej wyraz buzi jest po prostu taki trochę dziewczyński. Przez te piegi, przez ten nadmiar zdecydowanych piegów, ona troszkę przypomina mi jakąś Pippi Langstrumpf. Spokojnie można by tą głowę tam przełożyć, tylko gdyby miała warkoczyki jak najbardziej, nawet kolor włosów się zgadza, co nie zmienia faktu, że włosy i jak najbardziej ciekawe. Jeżeli jesteście pasjonatami ciekawych włosów, no to jak najbardziej chyba warto je gdzieś tam sobie po prostu wziąć i używać w innych postaciach, bo są zrobione naprawdę fajnie, jeżeli spojrzymy to jeszcze z boku na detal. Twarz oczywiście też jest fajna, jeżeli chodzi o detal, po prostu średnio pasuje mi tutaj do takiej piratki. Ona powinna być bardziej taka, wiecie, zahartowana, to jakaś blizna, jakieś coś, a tak to jest mocno ugrzeczniona ta postać. Ma ona też o dziwo z gwiazdką medalik. Z gwiazdką? Serio? Piratka z gwiazdką? Tu też jakaś kotwica powinna jednak wisieć. No bo jeżeli tu spojrzymy na pasy, no to już zdecydowanie jest bardziej piratka. Faktycznie są jakieś takie złote elementy, już bardziej przypominające właśnie klimatem piratów. Nawet na butach spójrzcie, ładne złote elementy, gacie, wszystko tutaj pasuje kanonicznie, chociaż no tutaj też paski są tylko z przodu, a z boków nie ma. No tutaj też myślę, że Playmobil mogłoby mieć pole do manewru, żeby zacząć te boki też zadrukowywać. Jeżeli chodzi o pistolet, jest ładny, no bo spójrzcie, też całkiem dobrze, jeżeli chodzi o detale, oddany, nawet bardzo dobrze wytłoczony jest to element. I sam mam taki pistolet piracki w domu i kurczę, naprawdę muszę przyznać, że jest to naprawdę świetnie zrobione z tymi dzyndzlami, jeszcze tu wszystkimi u góry. Mam również i tą szablę, którą trochę się boję, że ten element może tu czasem spadać. Pewnie nie dało się tego zrobić jakoś specjalnie inaczej, ciężko mi sobie wyobrazić. No ale zobaczymy, jak to się zachowa w zabawie. Szabla jak najbardziej spoko. Też uważam, że odlana całkiem ładnie, jeżeli chodzi o tą detalowość. To nie jest tylko takie spójrzcie, nawet jeszcze tu na rączce mamy jakieś takie elementy. Czuć po prostu ekskluzywnością trochę te figurki. Mianowicie chodzi o to, że oczywiście są droższe niż w zwykłych zestawach. No podobnie jak to też ma miejsce w Lego i dokładnie się dzieje tutaj. Po prostu czuć, że wiecie, warto wydać pieniądz na te elementy, jeżeli jesteśmy oczywiście łowcami elementów Playmobilowych. Chociaż faktycznie mogłoby się chcieć tutaj też coś jeszcze więcej. Nie wiem, jakąś papugę chociażby, czy jakiś inny element. Ale nie narzekam, bo tutaj też były inne figurki zdecydowanie bardziej ubogie w takie dodatki, niż nawet nasza piratka. Całkiem ciekawa figurka, kolejna do mojej kolekcji Playmobil, bo z Playmobil nie rezygnuję, bo mi się po prostu nawet podobają. Coś sobie mają, w sensie podobają, no coś sobie mają te figurki. Tak jak mówię, zestawy trochę mniej, ale kto wie, może jeszcze w przyszłości do zestawów też będę się przekonywał, chociaż raz już próbowałem i pierwsze spotkanie takie troszkę... No ale cóż, moi drodzy, dziękuję wam, że byliście w dzisiejszym odcinku na moim kanale. Mam nadzieję, że zostawiliście subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I dalej szukamy perfekcyjnych klocków jak najbliższych ideałowi, bo taka jest idea tego kanału. Dzięki, że byliście tutaj dzisiaj ze mną. Bye!